Jak tylko była uruchomiona linia na pomoc Ukraińcom, od razu zarejestrowałam się, napisałam, że mieszkam w Opolu 31 lat, mam obywatelstwo polskie, jestem Ukrainką, znam język rosyjski, ukraiński i chciałabym pomagać rodakom. Zarejestrowano mnie, ale w domu nie mogłam spokojnie siedzieć, a więc 27 udałam się. Najpierw na Damrota 1 powiedziałam, że czekam na informację, ale na razie jej nie ma i oto sama jestem. Mnie skierowano na Krakowską 32 i tam zostałam. Opolanie bardzo pięknie pomagali z całego serca i to obserwujemy do dnia dzisiejszego, ale nie byłoby też tej pomocy bez takiej sprawnej organizacji samych Ukraińców, którzy pierwszego dnia niemal przystąpili do pomocy swoim braciom, siostrom, którzy zostali za granicą, którzy przyjeżdżali również do Opola. Więc dzisiaj była doskonała okazja do tego, żeby im wszystkim podziękować, bo to nie były dwa narody, które sobie pomagały, tylko to po prostu była jedna grupa ludzi, która wzajemnie wspierała się, dzieliła się tym, co miała, z tymi, którzy tej pomocy potrzebowali. Nie oczekiwaliśmy, że to będzie tak. Tak, w taki sposób. Po prostu ja na przykład z moim narzeczonym przyszli na drugi dzień wojny do takiej zbiórki i przyniosli po prostu jakieś rzeczy, coś takiego i zostali tam, bo no nie wiem, nie mogła nic innego robić, chciała jakoś pomagać. No i zostaliśmy tam i z tego już wypłynęło ten i centr pomocy, miejski centr pomocy uchodźcom i no po prostu braliśmy za wszystko. Od początku to było, że poszukiwaliśmy mieszkania, jeszcze kiedy nie wystartował ten punkt odbioru wody i po prostu poszukiwaliśmy, było bardzo dużo Polaków, którzy przychodzili po prostu i mówili, że chcemy wziąć do siebie jakąś rodzinę z Ukrainy, po prostu chcemy pomóc i zapisywaliśmy w taką tabelkę tych ludzi i właśnie jakoś psychologicznie musieli ich tak, tych osób z Ukrainy i Polaków jakoś dogadać się, żeby oni razem no, zakwartyrowali się u tych Polaków. No, od samego początku to chyba sprawdzaliśmy siebie w różnych zawodach, bo jakby to było takie logistyka i w ogóle i tam jakieś się dogadać z jakimiś firmami, żeby dali nam jakieś produkty czy coś takiego i w ogóle, żeby tak się nauczyć dogadywać się z ludźmi. I no to było takie, że teraz jak tak sobie przypominam to wszystko, to po prostu mam takie, że wow. Jakby, no naprawdę, że nie wiem jak my to zrobiliśmy, że to wszystko teraz jest takie jak to teraz wygląda, że jakoś tak kiedyś na początku to byliśmy, że się trzymaliśmy za głowę, że co robić z tą osobą, nie? A teraz to jest tak, że jakby ktoś przychodzi już na zimny taki jakby rozsądek, ktoś wszedł od razu, mieszkanie już masz, wszystko masz i już wiesz. Warunki były nadzwyczajne, zupełnie zaskakujące. Nigdy wcześniej w Opolu nie mieliśmy takiej sytuacji, więc nie ma żadnego regulaminu, instrukcji, obsługi. Po prostu trzeba było to wszystko od nowa wymyślić. Też dzięki miastu, które udostępniło im miejsce, pomogło zorganizować wiele różnych procedur, wypełnić również obowiązki wynikające choćby z nowych ustaw, które były uchwalane po to, żeby móc tą sporą grupę uchodźców, która przyjechała do Opola i innych miast, po prostu obdarzyć naszym wsparciem w szkołach, naszym wsparciem też społecznym, które było, czy po prostu ciepłym jedzeniem. Początek był naprawdę taki, że ci ludzie przyjeżdżali, że w tym momencie oni przychodzili głodni i, no i też sobie lali tą zupę i to było fajne i wszyscy się przyzwyczaili. Początek był ciężki, ponieważ nie mieliśmy nic, kupowaliśmy za swoje, gotowaliśmy za swoje. Gdzieś tam akurat nie, zrobili mnie szefem, więc sprawdzałam, co jest, informowałam, bo były różne grupy, nie tylko te cztery osoby, co tutaj były. Żeśmy się wymieniali, potem zaczęłam ściągać z innych centrów, z ZWM-u panie, weźcie choć jeden dzień, bo jesteśmy zmęczeni psychicznie. Nikt mi nigdy nie odmówił. Z dogadaniem się nie było problemów. Myślę, że jako Słowianie się też rozumiemy i gdzieś tam oni byli wdzięczni, byli sympatyczni, mili, my też ich traktowaliśmy, zrobiliśmy na początku na drugim piętrze kącik dla dzieci, że się bawiły. Potem to zeszło do sali klubowej, piętro niżej, już taki duży był, cała sala dla dzieci. Baliśmy, żeby dzieci zawsze miały coś słodkiego. W garażu się zrobił olbrzymi magazyn, więc z magazynu braliśmy rzeczy, przynosiliśmy, żeby te dzieci dostały coś do picia, coś do jedzenia i kupę zabawek poprzynosili seniorzy. I oni mogli się bawić tym, mogli sobie zabierać jak chcieli którąś. Nie było problemu. Tam była taka ekipa, tam była tak pozytywna energia Polaków, Ukraińców, wszystkich zebranych. Na początek chciałabym z całego serca podziękować od swoich rodaków,
za serdeczne przyjęcie, za pomoc okazaną, za szczerość, za dobro ludzi z Polski. Bez nich my nic by nie zrobili. Ja osobiście byłem bardzo zdziwiony, że będzie tak jakby tak otwarcie to wszystko będzie, że wszystkich przyjmują i w ogóle, że jest tyle jakby bezopłatnych rzeczy, że jak do nas przywozili po prostu tak duże kartony z jedzeniem i w ogóle tam to wszystko, jakby te zbiórki, no bardzo byłem zdziwiony i potem jak pierwszy raz trafiłem na tą Turawę, to się też jeszcze bardziej zdziwiłem, ile tego wszystkiego jest. Każdy ma tutaj chyba moment do tego, żeby przyjąć medal, ale z drugiej strony wiemy wszyscy, że robiliśmy nie to, to nie dla tych medali, robiliśmy to po prostu z potrzeby serca i to dzisiaj bardzo mocno czuć. Cały czas jesteśmy wolontariuszami, nie przestaliśmy i nie zaczęliśmy. Jesteśmy cały czas.